Wpisaliście Państwo do tej dyrektywy sprzeczne wartości. Nie da się pogodzić wolności i równości w jednym dokumencie, bo wolność jest sprzeczna z równością. Wolność z powodu naturalnych różnic między ludźmi w uzdolnieniach, w pracowitości i postawach i wartościach właśnie powoduje nierówności. Równość można osiągnąć tylko w obozie koncentracyjnym, więc się zdecydujcie, chcecie równości czy równouprawnienia. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Chcecie wolności, wolności słowa? Dopiero co wczoraj przegłosowaliście rozszerzenie sankcji za nieprawomyślne wypowiedzi w tym parlamencie. Więc znowu zdecydujcie się, chcecie wolności słowa, czy tylko wolności słowa własnego, wolności do własnych przekonań. Chcecie demokracji? Odrzucacie kolejne niebieskie karty. Coraz mniej osób chce tutaj jakiś jedyny element debaty, jaki tutaj mamy, czyli możliwość zadawania pytań, eliminować i nie przyjmować ode mnie błękitnych kart w ramach właśnie tej tak rozumianej przez Was demokracji. Dziękuję. Daję głos pani poseł Szojdrowej, minuta 30, proszę bardzo. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu, panie przewodniczący. Nie trzeba i nie można milczeć w obliczu tego, co się dzieje. Parlament Europejski jest bardzo ważny. Cieszymy się w Europie wolnością, dlatego można domagać się sprawiedliwości dla pokrzywdzonych. Ja muszę odpowiedzieć na to, o czym mówił pan poseł Sośnierz. Naprawdę nie wierzyłam własnym uszom. Kwestionował pan ideę równości, ale chyba pomylił pan równość z uniformizacją. Równość opiera się na chrześcijańskich wartościach. Gdyby pan był chrześcijaninem, wiedziałby pan, że musimy dążyć do równości zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Dziękuję bardzo. Pani poseł Szojdrowa, wniosek o błękitną kartę ze strony pana Sośnierza. Czy ją pani przyjmie? Tak. Proszę bardzo, pan poseł Sośnierz. Ja chciałbym się upewnić, czy się dobrze rozumiemy. Czy pani rozumie różnicę pomiędzy równością a równouprawnieniem? Równouprawnienie to są takie same prawa, a równość to jest równość materialna, tak? Czyli takie same efekty. Równouprawnienie jest sprzeczne z równością, bo jeśli jeden zarabia więcej, a drugi zarabia mniej, no to równość można osiągnąć tylko zabierając jednemu i dając drugiemu. A to już jest sprzeczne z wolnością i ze wszystkimi tradycyjnymi wartościami europejskimi. Tak já jsem vás poslouchala, pane kolego, velmi dobře a já se domnívám, že rovnost před zákonem a rovnost ve smyslu rovných práv platí pro všechny. A pokud se týká rovnoprávnost a rovnost, já v tom nevidím rozdíl. Já se domnívám, že máme usilovat o to, aby všichni měli rovná práva, rovné šance. Děkuji.